Siemano internet, Sroka Diet Coach z tej strony. Dawno mi nie było, a dzisiaj chciałem z wami porozmawiać na temat glikemii poposiłkowej, bo to dosyć poważny temat, tym bardziej u osób z zaburzeniami glikemii, czy to powiedzmy hipoglikemia reaktywna, czy insulinooporność, czy cokolwiek by się działo z naszą glikemią i testujemy, sprawdzamy sobie naszą glikemię poposiłkową na glukometrze. Wczoraj miałem taką sytuację, miałem rozmowę z jedną z klientek, która trzyma dietę, pilnuje diety z dosyć niską kaloryką. Jest też dosyć szczupła tak naprawdę, bo na swoje gabaryty ta pani nie ważyła jakoś specjalnie dużo, bo to było w granicach 65-67 kg. Wyniki krzywej glukozowo-insulinowej, nie pamiętam jak tam zachowywała się glukoza z tego co mówiła, ale zapamiętałem, że no na czczo oczywiście insulina była podniesiona. Po godzinie i po dwóch insulina była w granicach 50 i ta insulina w ogóle nie spadała. Cukier w pierwszej godzinie na pewno był 140, co już oczywiście no, daje nam sygnał do tego, że no, ewidentne są zaburzenia glikemii. Co do wydawania diagnozy, tutaj oczywiście jest lekarz, ale na podstawie chociażby Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, jeżeli cukier w granicach 140 utrzymuje się w pierwszej godzinie po podaniu glukozy, no to już możemy tutaj obserwować zaburzenie glikemii w kierunku cukrzycy. Więc tutaj dalszą diagnozę i tak dalej wydaje się już też na podstawie zachowania w drugiej godzinie, czy po przeanalizowaniu też samego zachowania insuliny. No i do czego zmierzam? No tutaj, jeżeli chodzi o spojrzenie na glikemię, trzeba zwrócić uwagę naprawdę na wiele aspektów i jeżeli badamy sobie glikemię poposiłkową, warto zwrócić też uwagę, warto, raczej bardzo powinno się zwracać uwagę na to, w jakich warunkach my sprawdzamy sobie tą glikemię, bo jeżeli badamy ją sobie glukometrem, pokazuję oczywiście z palca, badamy sobie glukometrem godzinę po posiłku, to też ważne, co my robiliśmy przez tą godzinę od posiłku do zmierzenia sobie glukozy, bo jeżeli ty zjadłeś posiłek i w tym czasie sobie spacerujesz, chodzisz, gdzieś wykonujesz pracę czy zwykłe czynności dnia codziennego, to normalna sprawa, że twoja glukoza będzie podniesiona gdzieś tam troszeczkę wyżej. Siłą rzeczy takiej, że wydatkujesz energetykę i organizm transportuje glukozę do komórki, więc ta insulina również będzie wyglądała troszeczkę inaczej. No i tutaj właśnie warunki sprawdzania sobie glikemii poposiłkowej samym glukometrem. Kiedy tutaj zadałem to pytanie tej pani, jak wyglądają warunki badania sobie na glukometrze, no to zaczęła się zastanawiać, że faktycznie ona godzinę po posiłku robiła bardzo dużo czynności i tą godzinę po posiłku miała glukozę 140. Ale o czym jeszcze chciałem wspomnieć? Zapytałem też o dawkowanie leku. Tutaj była dwa razy krótka metformina w dawce 850 mg. Dodatkowo ta pani była szczupła, trzymała dietę o stosunkowo niskiej kaloryce, co już powinno mieć wpływ na poprawienie się chociażby wrażliwości insulinowej, tym bardziej po podaniu metforminy ta glikemia powinna wyglądać troszeczkę inaczej i do jakich refleksji to skłania? Chociażby do tego, żeby przeanalizować jeszcze raz sobie nasze warunki przeprowadzania badania glukometrem glikemii poposiłkowej i ewentualnie zastanawiające może być tutaj dawka metforminy, która jest podawana w stosunku do ilości kaloryki, którą ta pani spożywa, bo okej, kaloryka w ciągu dnia okej, ale no siłą rzeczy, jeżeli to jest dosyć szczupła pani i też kalorii nie spożywa zbyt wiele, bo tutaj było w granicach 1300 i te posiłki są zbilansowane, wiem jak te posiłki wyglądają i tutaj ładunek glikemiczny w samym posiłku jest też stosunkowo niski, to niemożliwe, żeby ta glikemia reagowała w taki sposób. I gdzie tutaj pojawia się awaryjność tego całego systemu sprawdzania powiedzmy krzywej, sprawdzania glikemii poposiłkowej, dawkowania leków, kaloryki i tak dalej. No tutaj, jeżeli mamy wszystkie aspekty sprawdzone, czyli wiemy na podstawie krzywej i dobrze przeprowadzonej krzywej, że krzywej cukrowej insulinowej, że są zaburzenia glikemii, dwa, endokrynolog przypisał leki, trzy, jest konkretna dieta, cztery, sprawdzamy sobie glikemię poposiłkową, no i na czwartym kroku tutaj zaczyna być awaria, więc znaczy, że procesy gdzieś wcześniej mogły kuleć.
No i sprawdzamy sobie po kolei warunki przeprowadzenia krzywej glukozowej insulinowej. Ok, spoko. To już skłania też do zastanowienia się, jak przeprowadzić warunki przebadania sobie naszej glikemii poposiłkowej na podstawie samego glukometra. Wiemy, że kaloryka jest dosyć niska, więc ta reakcja po posiłku nie będzie tak mocna, tym bardziej, że dostarczamy sobie metforminę, która będzie stabilizować poziom glukozy i insuliny. No i gdzie jest awaria? No tutaj widocznie zaburzenie glikemii jest na tyle duże, że warto zastanowić się i zgłosić się do endokrynologa na konsultację po przeanalizowaniu sobie tych wszystkich aspektów, czy nie zmienić dawkowania leków. Druga sprawa. Też dokładnie zapytałem tą klientkę, i o której godzinie przyjmuje leki. Pierwszą dawkę leku przyjęła około godziny 7 rano. Zjadła oczywiście śniadanie, następny posiłek zjadła około godziny 10-10.30 i godzinę po posiłku zbadała glukozę i okazało się, że tam jest 140, to wciąż bardzo wysoko i ona się martwi. No i tutaj też warto się zastanowić nad tym, czy dawkujemy leki w formie krótkiej, czy w formie... Co ciastka jest? Gonimy. Czy dawkujemy, czy podajemy leki w formie krótkiej, czyli zwykłej metforminy, czy o przedłużonym działaniu, na przykład glukofaż w formie XR, bo jeżeli tutaj do śniadania pani spożyła sobie krótką metforminę 850, ta glikemia mogła się uspokoić, nie, mogło nie być jakiejś dużej reakcji, no i też nie zbadała sobie tej glikemii poposiłkowej na glukometrze po śniadaniu, tylko po drugim posiłku, gdzie już działanie leku mogło być słabsze, bądź już ta metformina mogła sobie nie działać. Także już skłania to do kolejnej refleksji odnośnie wizyty u endokrynologa i zastanowienia się, czy nie warto wrzucić sobie metforminę o przedłużonym działaniu. Także chyba tyle z mojej strony. Chciałem Wam zobrazować kilka rzeczy, na które trzeba byłoby zwrócić uwagę, jakie wnioski wyciągać i jak przeprowadzę sobie gdzieś tam proces chociażby pomiaru glukometrem i sprawdzenia naszej glikemii poposiłkowej, bo bardzo ważne są te warunki, w jakich się badamy. Piesem skacze. W jakich warunkach się badamy, jeżeli chodzi o glikemię poposiłkową i odnosimy to tym bardziej do naszej pracy, czyli powiedzmy aktywności między posiłkami, jak wyglądają te warunki, ile spożywamy kalorii, jaką mamy dawkę leku, jeżeli jest to stwierdzone zaburzenie glikemii i są leki wydane od endokrynologa. Nie mówię tutaj o zmyślonych insulinoopornościach, które kwitną na forach internetowych i facebookowych, bo no cóż, niestety tam ci ludzie bardzo, bardzo rzadko mają pojęcie o tym, jak wyglądają prawdziwe zaburzenia glikemii, czy w ogóle nigdy nie rozmawiali z endokrynologiem, nie znają zaleceń chociażby Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, już nie mówię o wytycznych towarzystw diabetologicznych na świecie, bo te towarzystwa nie bez powodu piszą te zalecenia, na podstawie których pracuje grono lekarzy, diabetologów i to są najlepsi specjaliści, powiedzmy, danego kraju, którzy zbierają, analizują wyniki, pracę z pacjentami i tak dalej. Tyle z mojej strony. Sroka Diet Coach. Siemano.